ona się pięknie prezentuje, jak jedziesz. No, ładnie to wygląda, no ale... Ale KTM... Przedam ci za 12, jak coś. Dobra. Zaraz jadę po kasę. Od razu. Zaraz jestem, poczekaj tu. Ja by co mi Ula powiedziała. No matko. No za 12. To idzie. Nie wiem, czy ten tłok, ona wcześniej tak nie szła chyba. Albo mi się tak wydaje. Tak, dobra. Tam się źle jedzie. No, no. Nie wierzę. Co? Katema odwróciłeś. I no jak? Nie no. Ja pierdzielę. I co teraz?
Albo bierz KTM i jedź. No nie, no jak, nie obróć, nie zlejemy jak. Przewodu żadnego nie mamy. Mam dla ciebie już tu na zadanie. Aha, co żeś znowu zrobił? No zgadnij. Nie wiem. Paliwa mi brakło. Serio? Oj Boże. O nie. Ale przypał. Daj spokój. Ale jak tylko zgasł, to mówię, on się nie mógł zepsuć. A ja tak mówię, kurna, co on tak szczelił, zwalniasz? Mówię, ja pierdziel, czy coś się popsuło właśnie? No, bo słyszałem, jak tu szczelił, nie? Że ty remont robiłeś. No, już mówię, kurna, zaraz będzie w garażu mnie stał. Kurna, no. Już się przeraziłem. No i tak, opa pojechał po paliwo, bo w baku sucho. O, jedzie już z banieszką, także zaraz jedziemy dalej.